Cześć siemano, witam wszystkich tutaj Lejto. Witam was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle. Mam nadzieję, że wszyscy już są gotowi po Sylwestrze. Jest to pierwszy odcinek w nowym 2017 roku. Także zapraszam was serdecznie i zaczynamy z grubej rury. Wszedł nowy event z Buchanem, czyli nowa postać Intelligence, nowy lider GAT, lider Intelligence, którego możemy wylosować na tym evencie, na tym Dokkan Festiwalu. Także mamy 138 kamieni do zużycia i mam nadzieję, że coś fajnego poleci. Także sprawdźmy jeszcze, co jest w skauterze i zaczynamy filmik. Ok, celujemy w tego Majin Buu. Jak wiadomo, Buchan to jest postać jedna z lepszych w grze. Z nim możecie praktycznie rozwalać wszystkie eventy, coś w stylu Super Vegito, ponieważ to jest GAT Leader, czyli tam pod Okanie ma plus 3 ki chyba HP, atak i defensywa plus 70%, coś takiego. No i dodatkowo jeszcze strasznie dużo bije, bo jest nukerem i dodatkowo bardzo dużo się leczy, także wszystko naraz. I super Leader Skill, i super atak jest bardzo dobry i wszystko po prostu jest świetne. Także ja bym go porównał nawet do Super Vegito, bo Full Agility Team też może bardzo dużo eventów przejść, jak nie praktycznie wszystkie. I ten Intelligence Team tak samo będzie mógł wszystko przechodzić. Także świetna karta, na to liczymy. Później co mamy? Mamy Janemba, oczywiście Janemba, jeden z lepszych tanków w grze. Świetna karta Intelligence, też mam nadzieję, że on mi poleci. Później mamy Intelligence Gohana. Fajna karta i Intelligence. I tak uważam, że fizyczny Gohan jest jednak najlepszym Gohanem z tych mistików. Ale Intelligence Gohan też by mi się przydał, szczególnie jeżeli by mi się trafił Buchan, to Intelligence Gohan jest mega świetną kartą Intelligence, jako że ja mam mało kart tego typu, to na pewno się przyda. Dalej mamy nowego Kid Buu, który dostał Dokkana od razu i naprawdę jego forma pod Dokkanie jest świetna, jest takim napakowanym Kid Buu, także świetnie karta wygląda i dodatkowo jest też bardzo dobra. Później mamy nowego Fat Buu. No okej, okay, typ Strange, leader skill w miarę fajny. Zmienia orby z Intelligence na Strange, także też jest spoko kartą. No i tutaj już starsze karty, czyli Agility Kid Buu, którego używam. Ultimate Gohan Agility. Fizyczny Gohan, ten którego mam właśnie, też jest bardzo dobrą i silną kartą. Później Nuker Strange Goku, Nuker Intelligence Vegeta, Nuker Majin Buu Strange, Majin Buu Intelligence i to by było na tyle, jeżeli chodzi o Scouter. Dodam jeszcze tylko, że mniej więcej 10%, niecałe 10% jest na kartę SSR, więc to jest bardzo dużo. I tak jak sprawdzałem, to na Buchana jest niecałe 1%, jakoś 9,8, 9,9 czy coś takiego. Także niecały 1% jest na wylosowanie dokładnie Buchana. Więc co, zaczynamy. 138 kamieni, więc dwa multi, jakieś single. Zobaczymy, co z tego będzie. Może chociaż jakiś z tych banerowych kart wypadnie. Ok, jedziemy. Pierwszy multi. Od razu po Sylwestrze taki baner. Także nas tutaj rozpieszczają. Zobaczymy, co wyleci ciekawego. Mam nadzieję, że w ogóle jakieś SSR poleci karta. Ok, Supreme Kai of Time. Do sprzedania. Puj, do sprzedania. Super Saiyan Gohan Team, też do sprzedania. Majin Buu. Będzie do polepszenia super ataku. Już tam mam czwarty albo piąty super atak. Także ok. Następny Majin Buu też do ulepszenia super ataku. Amont do sprzedania. Vegeta do sprzedania. SR Whis fizyczny też do podwyższenia ataku będzie. O, wow, Intelligence Gohan poleciał. No to super. Także już wiem, że muszę znowu trochę pofarmić event, który wrócił z Gohanem. Intelligence Gohan, świetna karta. Naprawdę przyda mi się, bo kart Intelligence mam bardzo mało, więc super, że poleciał. Drugi Mystic Gohan, jakiego mam. No fajnie. I co na koniec? Chaotzu. Także pierwszy
Multi Summon i mamy kartę SSR, dokładniej Gohana, sprawdźmy szybko. Intelligence Type Key plus 2, atak plus 2500. Zdając życie pod Okanie daje plus 3 ki. Huge Attack Boost, Supreme Damage i pasywka plus 4 ki, atak plus 7000, kiedy mamy 8 albo więcej ki. Pewnie pod Okanie jest to jeszcze więcej, czyli praktycznie bardzo dużo ki daje, plus bardzo dużo bije. Także naprawdę spoko, fajna karta, na pewno się przyda. Także jestem zadowolony. Ok, lecimy z następnym multi. Mam nadzieję, że będę miał miejsce. Tak, jest. Ostatnio czyściłem trochę karty, więc tam miejsce jakieś jest. Dobra, zobaczmy, co z drugiego multi poleci. Niestety trochę kamieni wcześniej się zużyło, więc nie ma tego aż tak dużo. No ale może jeszcze coś, jeszcze jakaś karta SSR wypadnie. O, Bye Guys, ładnie. Dawno nie miałem tego. I znowu Majin Buu Intelligence. Także super atak, fajnie się podwyższy. Videl. Bojack też do podwyższenia ataku będzie. O, Super Saiyan Trunks GT Tech SSR następne. Recover 500 HP per key of character type gained. Czyli po prostu nas leczy 500 HP przy zdobywaniu ki, którego typu jest dana postać. Czyli na przykład ten Trunks zbierze zielone ki, to wtedy dopiero będzie nas leczył. Także spoko karta, nie miałem tej karty, więc zawsze na plus. Lecimy dalej, może jeszcze jakieś SSR wyleci, zobaczymy. Okej, Nail oczywiście do sprzedania. Chots, znowu. Vegeta. To już chyba na tyle. No, tak. Dobra, drugi multi, drugi SSR. Zobaczmy jeszcze jaka pasywka. Tech and Strange Type Key plus 2. Także no nie ma tragedii, spoko pasywka nawet. Karta GT, może kiedyś się przyda. Teraz szybko zrobię porządki, bo tak, już mam za dużo tych kart. Sprzedam je szybko do Baba Shopu. I oczywiście robimy single z pozostałych kamieni, jakie tutaj zostały. Szkoda, że już tych przecen w Baba Shopie nie ma, bo to naprawdę spoko było. Dużo tam rzeczy zawsze codziennie kupowałem. Dobra. To, co pamiętam, co mam, to zostawiam. Ten Chaozu jest chyba dobry, z tego co mi się wydaje. Coś tam ma. Maystone All Enemies, tak, to jego zostawimy. Resztę sprzedajemy. Okej, okay. Jest 10, jest. Resztą się zajmę później. Lecimy, jeszcze parę singli się tutaj uda. Fajnie, że chociaż ta banerowa karta Gohan poleciał, Intelligence, to się przyda. Właśnie najbardziej chciałem te trzy pierwsze karty, czyli oczywiście Buhan, Gohan Intelligence i Janemba. Zobaczymy, czy z singla jeszcze jakieś SSR nam wyleci. Myślałem, że jak Bye Guys było, to poleci więcej tych SSR. No ale tragedii nie ma. Tym razem chyba się nie uda Buhana wylosować. Fasza. O Boże, jakie te postacie są słabe. Dobra, zobaczmy dalej. Chyba szczęście wyczerpałem. Już jak ostatnio dropnął Super Vegito i później w pierwszym multi Kaioken Gat Goku, to chyba na Buhana za mało kamieni mam. Bang. Master Roshi, okej. Single Summon. Zobaczmy, trzeci. No dalej, jeszcze jedna SSR-ka chociaż. Łe, same R, to słabiutko. Dobra, jeszcze ile? 4 nam zostało. No, zobaczymy. O, dźwięk nawet uciekło. Ciekawe. Jacko, do ulepszenia super ataku się przyda. 3 próby jeszcze. Ale w ogóle Rainbow nie ma, zauważyłem. Za każdym razem nie ma Rainbow, jak robię single.
Gohan GT do sprzedania. No i zostały jeszcze dwa single summony. Cały czas Herkules, a Rainbow nie ma. Zobaczymy, może teraz. Dalej nie. Fuck. Bye guys by się przydał. Tylko jeden SSJ. Android 17 Future też do sprzedania. Był jeden SSJ, już myślałem, że jakiś Bye Guys właśnie, czy coś takiego. No i ostatni single, zobaczymy. Może chociaż jeszcze jedna SSR poleci. O, jest Rainbow w końcu. Dwa. I Majin Buu, Piccolo, znowu do podniesienia super ataku. Także okej. No niestety, jak widzieliście, Buhan tym razem się nie trafił. Na pewno w przyszłości jeszcze będą jakieś eventy fajne związane z Buhanem, więc może wtedy uda się go wydropić. Tutaj mamy to, co wypadło. Najważniejszy to oczywiście Intelligence Ultimate Gohan. Świetna karta, na pewno mi się przyda. I dodatkowo Super Saiyan Trunks z GT. Mniej przydatna karta dla mnie, ale na pewno fajnie, że się trafiła, ponieważ przynajmniej nie jest to powtórka. Okej, to co? To by było na tyle. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod filmikiem, jakiegoś komentarza i nie zapomnijcie subskrybować kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dodatkowo zapraszam Was na moją grupę na Facebooku. Grafikę macie po lewej stronie, grupa nazywa się Saiyanie Leito. Link jeszcze dodatkowo macie pod filmem w opisie, gdzie możecie go kliknąć i od razu Was przeniesie na stronę na Facebooku. Także dzięki jeszcze raz i do następnego odcinka. Na razie, cześć.